numer 546, ponownie jest to projekt zarządu. Paragraf 1. Opiniuje się negatywnie propozycje zawarte w uchwale 1257/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczących propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy miejskiej Kraków dotyczące ograniczenia handlu detalicznego w dniu Wigilii, Bożego Narodzenia oraz Wielki Piątek i Niedzielę. Uzasadnienie. Naszym zdaniem uchwała podważa zasady wolnego rynku, tworzy nierówne zasady traktowania obywateli oraz w sztuczny sposób próbuje zmienić zachowania społeczne. Jest to kolejna ingerencja instytucji, tym razem gminy, w życie obywateli, której efekty mogą mieć negatywne skutki gospodarcze. Zdaniem Rady Dzielnicy tak ważna decyzja powinna być poprzedzona referendum. To jest projekt zarządu, takie jest zdanie zarządów, jednogłośnie zarząd taki projekt uchwały przyjął. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Krzysiu, przepraszam, jeszcze od razu mi wpłynęła poprawka już autorstwa pana Pawła Kajfasza. Rozumiem, że można ją będzie od razu chyba przeczytać, tak? Zmianie ulega treść paragrafu 1, gdzie w miejsce słów opiniuje się negatywnie propozycje zawarte i tak dalej, umieszcza się słowa opiniuje się pozytywnie propozycje. Zmianie ulega również uzasadnienie. Pan Paweł proponuje uzasadnienie. Proponowana przez Radę Miasta Krakowa regulacja czasu pracy placówek handlu detalicznego w terenie gminy miejskiej Kraków jest na tyle racjonalna i wyważona, iż zasługuje na akceptację. Rada Dzielnicy VII dostrzega słuszność jedynie ograniczenia czasu pracy w wymienione dni, które w przeciwieństwie do całkowitego zakazu handlu nie będzie powodować nadmiernych komplikacji oraz kontrowersji. Przedmiotowy projekt uchwały zasługuje na akceptację również ze względu na treści zawarte w paragrafie 3 i 4, które to w pełni uwzględniają interes gminy miejskiej Kraków w zakresie funkcjonowania i rozwijania branży turystycznej. Otwieram dyskusję. Krzysztof był pierwszy, rozumiem, drugi Kuba. Chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy aspekt formalny. Natomiast projekt uchwały powołuje się na ustawę o przepisy wprowadzające kodeks pracy, która została uchwalona ponad 40 lat temu. Do tej pory nie była nowelizowana. Popełniam kwestię taką, że tam jest upoważnienie dla naczelnika gminy dla wprowadzenia takich przepisów, a to jest pewna konstrukcja prawna w relacji zmiany ustroju samorządu. Rada Miasta niejako przejęła tą kompetencję, jest to dosyć twórcza interpretacja przepisów, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że chyba kilkanaście miast próbowało wprowadzić takie regulacje i za każdym razem sądy administracyjne uchylały takie uchwały. W przypadku niektórych uchwał były podnoszone kwestie proceduralne czy kwestie współmierności wprowadzenia takich regulacji, a w przypadku też niektórych uchwał było uzasadnienie takie, że ta ustawa nie obowiązuje, to nie została bezpośrednio, jej obowiązywanie nie zostało zniesione, ale zarówno przepis prowadzący do prowadzenia takich przepisów na podstawie współczesnych standardów upoważnień do wprowadzenia aktu prawa miejscowego. Więc wydaje mi się, że niezależnie od tego, z punktu widzenia linii orzeczniczej, niezależnie od tego, co Rada Miasta postanowi, to i tak te przepisy nie wejdą w życie. Bo nie sądzę, żeby było w przypadku uchwały Rady Miasta inaczej niż w przypadku kilkunastu uchwał. Proszę pan o ciszę. Podjętych przez inne miejscowości w różnych częściach Polski, tutaj sądy administracyjne generalnie mają dosyć jednolitą linię orzeczniczą. A w kwestii merytorycznej, z jednej strony rozumiem tak, to, że rodziny chcą, prawda, w niedzielę spędzić razem czas i rozumiem taki wymiar ludzki, czy też światopoglądowy, no ale z drugiej strony pamiętajmy, że wprowadzenie takiego ograniczenia będzie się wiązało z likwidacją wielu miejsc pracy, bo duża część miejsc pracy, na przykład w hipermarketach, nie bezpośrednio, nie tylko sprzed ruch generuje, że ten ruch zostanie przeniesiony w inne dni tygodnia, no nie tylko ruch generuje miejsca pracy, ale czas otwarcia, na przykład wszystkie te usługi związane z obsługą, na przykład ochrona, sprzątanie, tu czas pracy bardziej generuje liczbę potrzebnych etatów, a nie ruch, więc nawet jeżeli ten ruch się przeniesie w inne dni tygodnia, to kompensuje, prawda, jakieś redukcji zatrudnienia, szczególnie w tej chwili powierzchniowych,
sklepach będą. Pytanie, czy takich sklepach na rynku pracy, no nawet jeżeli by to było 1000 miejsc pracy w skali Krakowa, mniej, 500 miejsc, pytanie, czy to nie jest lekka przesada. No, jeszcze druga kwestia wolności gospodarczej i tutaj też mam pewne wątpliwości. Tyle merytorycznie popieram Wigilię i w Sylwestrę ograniczenie handlu, bo fakt to święte. Tutaj wyszłam, żeby to pracownicy, to nie wpłynie tak bardzo negatywnie na gospodarkę, a to pracownicy będą mogli spędzać z rodziną ten czas. Więc generalnie nie zgadzam się z ograniczeniem handlu w niedzielę, ale zgadzam się z ograniczeniem w Wigilię i w Sylwestra. Szymon Kubamakowski. A propos Krzysiek, tego projektu uchwały, tutaj mówimy o Wigilii, o nowym, o Wielkopolanie, o niedzielę. O Wigilii, o Świątku i niedzielę. Wracając do tego uzasadnienia, mamy zasady wolnego rynku i one są ważne. Jeżeli dalej, jeżeli chcemy wrócić do poprzedniego systemu, który był, obowiązywał, gdzie władza narzucała, gdzie i co możemy kupić i za ile i w jakich sklepach, to nie chciałbym, żebyśmy wrócili do tego systemu. Poza tym osoby, które pracują w wielopowierzchniowych sklepach, to fajnie, żeby mogły również za co miały spędzić te święta z tą rodziną, bo jeżeli nie będą mieli pracy, będą zwolnienia, bo pracodawca powie jedno sorry, ale nie stać mnie na zatrudnienie 200 osób, to nie wiem za co te rodziny święta spędzą, więc niestety. A trzecia kwestia jest taka, że jeżeli my będziemy chcieli kupować, obojętnie kiedy i tego, a sklepy będą chciały tam to sprzedawać, no to nie ma żadnego uzasadnienia. Szanowni Państwo, ja dalej udzielam teraz głos po kolei w kolejności zgłoszeń, ale jednak mimo wszystko prosiłbym te wypowiedzi maksymalnie skracać, ponieważ nie chciałbym, żeby Pan szybko wniosek o przerwanie dyskusji, żeby nie każdy ludzie mogli zabrać głosu. Bardzo proszę. To mam takie pytanie, bo dobrze rozumiem tą intencję Rady Miasta, że Rada Miasta na Renie nic nie chce ograniczać, tylko chce to skonsultować. Tak. Może ja się wypowiem, bo chciałem zwrócić uwagę, bo wszystkie wypowiedzi dotychczasowe nie odpowiedzi. Ale pozwolisz, że jednak jesteś następny, więc oczywiście, jeżeli Marcin skończył, to teraz. Nie, no ja tak, bo dobrze myślę, że z korzyścią dla nas wszystkich będzie doprecyzowanie, czy mówimy na razie o etapie konsultacji, czy mówimy na etapie Problem polega na tym, że uchwała jest wewnętrznie sprzeczna ze sobą, co wynikło ze złożonej poprawki przez pana radnego Rachwała, która została przez Radę Miasta ku zaskoczeniu niektórych przyjęta. Uchwała w swojej pierwotnej treści mówiła o rozpoczęciu konsultacji zmierzających do określenia, czy społeczeństwo chce ograniczenia godzin handlu w dwa dni, to znaczy w Wigilię i Wielki Piątek. I taka była pierwotna treść uchwały. Pan radny Rachwał złożył poprawkę zmierzającą do już definitywnego ograniczenia handlu w niedzielę. I dlatego mówię, że uchwała jest wewnętrznie sprzeczna, bo ta poprawka została przyjęta. Uchwała z jednej strony mówi o konsultacjach społecznych w tej dziedzinie, a z drugiej strony po przyjęciu poprawki pana radnego Rachwała mówi o ograniczeniu. I to jest pierwszy problem. Niemniej jednak na ten problem zwracałem uwagę już na zarządzie i dlatego ta uchwała jest sformułowana tak, jak jest sformułowana. To znaczy, że opiniuje się negatywnie uchwałę, bo ona jest pewnego rodzaju bublem prawnym. Ale równocześnie chcieliśmy zwrócić w uzasadnieniu, że jesteśmy w ogóle przeciwni ograniczeniu tego handlu, chyba że inną decyzję podejmie społeczeństwo w referendum, które jest znacznie szerszym aktem, powiedzmy, demokracji bezpośredniej niż konsultacje. I dlatego ten projekt uchwały Rady Dzielnicy jest taki, jaki jest. Ja osobiście jestem przeciwny ograniczeniu handlu i zresztą do tej uchwały, która została przyjęta przez Radę Miasta, złożyłem votum separatum jako jeden z trzech radnych. Dobrze, rezygnuję teraz pan Jurek. No,
Ja tylko chciałem zaznaczyć, na jakiej podstawie tutaj moi przedmówcy twierdzą, że jakiś od razu bezrobocie, że pieniędzy nie ma. No, jakie wy macie podstawy do takich rzeczy? A może inni stracą pracę, a może to jest wolny rynek, prawda? Ale nie mówcie takich rzeczy, opowiadajcie, że jak zamkną supermarket, to wszyscy pójdą nie wiadomo gdzie. Nie zamkną, tylko dla liczą godziny. A nie. Nie, to usługi wzrosną. A nie myślałeś o małych firmach, które liczą supermarket? Może się nie może. Proszę. Przepraszam, czy jeszcze coś, Jurku? Ja dziękuję. To teraz Filip chciałby. Proszę. Chciałem zwrócić uwagę na to, że wielu ludzi ucząc się lub studiując utrzymuje się przez pracę weekendy. Uczą się w szkołach lub w technikach, w ogóle w szkołach średnich, a studiują na uniwersytetach, przykładowo. Pracują w weekendy, jeżeli ograniczymy im możliwość pracy w niedzielę, w święta, takie rzeczy, się nie utrzymają, nie skończą tych szkół. No. Albo się uczą, albo pracują. Szanowni Państwo, bardzo proszę zachować kolejne wypowiedzi. To chciałem tylko przytoczyć, bo widzę, że niektórzy może nie mieli problemu z takim czymś, że mogli się najpierw uczyć i nie musieli w tym czasie pracować, a później pracują i się nie uczą. No ale w każdym razie nie wszyscy są. Mają takie możliwości. Paweł Kajfasz, proszę. Ja akurat odnosząc się już teraz bezpośrednio do słów Filipa, to też byłem w takiej sytuacji, że studiowałem i jednocześnie pracowałem. Widocznie nie wszyscy studenci muszą w handlu pracować, ale nawet jeżeli by musieli, to mają to możliwość zagwarantowaną według tego projektu do godziny 12, więc mówienie tutaj o tym, że w wyniku tego projektu uchwały są zagrożone miejsca pracy, są demagogią zwykłą, bo ja bym się z tym zgodził, gdyby rzeczywiście był zakaz handlu w niedzielę, Wigilię i Wielki Piątek, to sam bym był przeciwny temu, ale jeżeli jest ograniczenie do godziny do 12, to na miłość boską do tej godziny 12, chyba każdy zdroworozsądkowy człowiek, który sobie chce zrobić zakupy, to sobie je zrobi. A jeżeli nie zrobi po godzinie 12, to co? Znaczy, że jeżeli ma kupić jedzenie czy buty, to nie kupi z jego jedzenia i butów na następny dzień, to no właśnie poważnie, no w końcu je kupi. I to jest moim zdaniem tylko demagogia. Powiedzmy tutaj to uzasadnienie, moim zdaniem, no jeżeli to, taka była intencja tutaj, jak mówi pan Andrzej, to ja to rozumiem, ja bym to rozumiał, jeżeli to jest uchwała prawny, to dla mnie to... Uchwała jest wewnętrznie z sobą sprzeczna. No ja bym to rozumiał, ale to w ogóle nie wynika z uzasadnienia, bo w uzasadnieniu jesteśmy całkiem przeciwni tym zapisom. Takie stwierdzenie w uzasadnieniu jak... To ciężko się... Szanowni Państwo! Nie, proszę bardzo. Takie stwierdzenie w uzasadnieniu, że to będzie mieć negatywne skutki gospodarcze, no to też jest dla mnie demagogia, dlatego cały ten projekt uchwały jest dla mnie do odrzucenia, dlatego złożyłem tą poprawkę. Pozwolę sobie na potem, co do samej treści, zdaniem jest, które efekty mogą mieć negatywne skutki, to nie oznacza, że będą mieć. Mogą, a mogą nie. Tak, tylko mała sygresja. Łukasz może. No tak apeluję, że prawda, proste, że nie zgadzamy się, czy osoby pewnie się nie zgadzają z handlem. Bardzo proszę o ciszę. W niedzielę czy w Wigilię, to niech w takim razie, po pierwsze, niech same wtedy nie kupują i przekonują innych, aby tego nie robić. Bo w momencie, jeżeli zmienimy postawy społeczne, to naprawdę pracodawcy wyjdą przeciw temu, że widzicie, nie będzie opłacało się otwierać niedzielę sklepów czy punktów handlowych. I w ten sposób jest bardziej świadome i wynika z dojrzałości społecznej, a nie z jakichkolwiek nakazów czy zakazów. Trzeba opisać tego, żeby tę uchwałę zaopiniować negatywnie, czyli zgodnie z tym, co proponuje zarząd. Mogę adwokat tylko tak szybko? No pewnie dopuszczam. Nie ma tylko głosu, jest tyle głosów, że to nie ma żadnych adwokat, dopisuje. Proszę teraz Krzysztof Kwarciak potem. Po pierwsze, bardzo podkreślić, że ten projekt uchwały ogranicza handel tak samo w małych sklepach. To nie jest tak, że to ma promować mniejsze sklepy, tylko to we wszystkich placówkach handlu detalicznego wprowadza takie ograniczenie. I na pewno to wpłynie na liczbę etatów czy na wymiar pracy, jeżeli przeciętnie na przykład markety pracują do 9, czyli to jest około 10, więcej 9 roboczo-godzin, prawda? W ciągu jednego dnia, więc tak samo sklepy małe pracują czasami do 8, więc na pewno to ogranicza generalnie liczbę godzin pracy, czyli zmniejsza liczbę potrzebnych pracowników, szczególnie przy tych
usługach towarzyszących, prawda, handlowi, czyli po tym przypadku samej sprzedaży, no też to może się zastanowić, czy wyjmuje się w inne miejsce, czy nie, to kasjerzy nie będą w tamtych godzinach, jak będzie kasjerzy w przedmiotni, ale w przypadku tych towarzyszących, prawda, będzie to oznaczało redukcję tego zatrudnienia. Ale jak? Ale panowie, połączcie się, przepraszacie. Generalnie podjąłem w takim kształcie ten projekt uchwały, jak został zaproponowany i przypominam, że naprawdę nie ma sensu się jakoś tego jedynie emocjonować, bo prawdopodobieństwo urzędliwej uchwały Rada to coś nie uchwali, bo to przejdzie w życie jest znikome, bo nie sądzę, że sądy administracyjne inaczej oceniły tą uchwałę niż to się działo dotychczas, więc... To prawda. Proszę, Ewa. Uchwałą, odmawiamy prawo ludziom do wyrażenia swojej opinii. Ja chcę tylko powiedzieć, że cała nowoczesna Europa tak działa, że handlu nie ma takiego jak u nas. Niedziela niestety jest przeznaczona do czegoś zupełnie innego. Ja bardzo proszę o ciszę, mówi pani Ewa. I tak nie funkcjonować. Szanujmy się. Uwagę, że my nie opiniujemy negatywnie samych konsultantów. Proszę bardzo, Kubacia, zabrać głos. Proszę o krótkie wypowiedzi, zmierzamy do państwa. Więc krótko. Pierwsze to, co Ewa powiedziała. Może nie tego, nie kupiłem wszystkiego, co jest na zawodzie, bo może byśmy mieli własne zdanie, też fajnie, żeby było. A dwa, że co w takim razie z uczniami, z profesorami, którzy wkładają na uczelniach zaocznych, na studiach zaocznych, no oni jakby sprzedają usługę naukową, więc... Nie, ale... Ja chcę Państwu coś powiedzieć. O ile się nie mylę, Pani Grażynka mnie poprawi, dostaliście Państwo skan całego tekstu, co Rada Miasta nad czym pracuje. Więc nie opowiadajmy teraz o czymś, czego nie dotyczą kuratoriały, bo szkoda naszego czasu. Marek, Paweł jeszcze raz, ja. Jeżeli chodzi o ograniczenie handlu w Wigilię i w Wielki Piątek do 12, ma tyle sens, że jeżeli jest przyjemny sklep każdy do godziny 16, to zanim pracownik wyjdzie, zakończy wszystkie czynności, to jest godzina 17-18, prawda? Mimo handlu nie ma. To, że się skończy o 12, daje możliwość, że będzie wieczorem w domu z rodziną, no na tą 16 będzie w domu z rodziną, prawda? I postawmy się w sytuacji pracownika, nie? Co ty kładujesz z jakimiś na przykład, nie wiem, studiami czy czymś tam? Masz możliwość, że robię zakupów każdy inny dzień, naprawdę są sklepy samodobowe, w którym się nie ma problemu z zakupów, nocy na pewno, po prostu... Paweł Kajasz, proszę. Ja chciałem krótko do słów Łukasza się odnieść, bo jasno i wyraźnie zaznaczyłem w swojej wypowiedzi i w poprawce, że nie jestem przeciwny zakazowi, nie jestem za zakazem handlu w niedzielę i Wielki Piątek i Wigilię, tylko za ograniczeniem tego, to jest znacząca różnica. Andrzej Kawa. Znaczy po pierwsze może kwestii wyjaśnienia też pan przewodniczący zasugerował, dlaczego uchwała dotyczy handlu, bo to jest jedyna działalność, którą Rada Miasta może, powtarzam, może regulować i twórcy tej uchwały sobie z tego świetnie zdawali sprawę i dlatego uchwała dotyczy handlu, a nie dotyczy innych zawodów, których praca w te dni jest również wymagana. Także to w kwestii wyjaśnienia. Po drugie, nie zawsze, powiedziałbym stosunkowo rzadko się zgadzam z panem radnym Paciakiem, ale w tej kwestii zgadzam się o tyle, że nawet jeżeli Rada Miasta uchwaliłaby taki zakaz i takie przykłady w Polsce już były, to jest bardzo prawdopodobne, że tego typu uchwała zostałaby uchylona przez wojewodę albo następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny, nawet jeżeli by uchwalił. A po trzecie, wydaje mi się, że w tej kwestii każdy z nas ma własne zdanie. Jest to kwestia podejścia, powiedziałbym, indywidualnego do pewnych spraw. I szanując czas nas wszystkich, składam wniosek o zamknięcie, przerwanie, jak to się tam, o przerwanie. Przed tym wnioskiem zgłosiłem się do głosu, więc pozwolę sobie zabrać ten głos. Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, Julia, bardzo proszę. Paweł, Jasiu, bardzo proszę.
Bardzo proszę chwilę. Proszę zwrócić uwagę, zarząd naprawdę nie napisał tej uchwały na łapucach. Proszę zwrócić uwagę w pierwszym zdaniu po przecinku. Tworzy nierówne zasady traktowania obywateli oraz w sztuczny sposób próbuje zmienić zachowania społeczne. Właśnie to chcieliśmy w tym jakby zdaniu wyrazić, co powiedział przed chwilą pan radny Adamek. Tak na dobrą sprawę, tutaj nie widzę dbania o obywateli w szeroko pojętym rozumieniu, że chcemy, aby wszyscy zdążyli na Wigilię w porę czy w inny dzień, tylko wybieramy jedną grupę zawodową. I robimy pod tą grupę zawodową ukłon, bo innych uprawnień nie mamy. Ale moje pytanie, dlaczego w tym samym momencie zamkniemy małe sklepy, które być może mógłby właściciel prowadzić? Ja Państwu tylko powiem oczywiście, że tak. Właściciel może prowadzić z rodziną, kiedy chce. Każde święto... Panowie, dyskutować, jak odrzucicie wniosek formalny Andrzeja. Mówiąc wprost, uważamy, że albo równe traktowanie obywateli i w każdym handlu wszędzie skracamy, albo nikogo nie skracamy. No proste. I nam się ta uchwała, dlatego nie podoba ta propozycja uchwały Rady Miasta, ponieważ ona stwarza nierówne warunki. Dlaczego stacja benzynowa będzie mogła handlować i będzie mogła trzymać do dowolnej godziny pracowników w sklepach na stacji benzynowej? I tak dalej. Proszę Państwa. Wniosek formalny Andrzeja Habranka o przerwanie dyskusji. Kto z Państwa jest za wnioskiem Andrzeja Habranka o przerwanie dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I tak, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania poprawki autorstwa pana Pawła Kajfasza, który zmienia słowo negatywnie na pozytywnie. Prosić za czytanie właśnie? Zmienia się słowo negatywnie na pozytywnie. Reszta pozostaje paragrafu, rozumiem? Tak, Paweł? Tak. I następnie uzasadnienie czytam. Proponowana przez radnych miasta Krakowa regulacja czasu pracy placówek handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków jest na tyle racjonalna i wyważona, iż zasługuje na akceptację. Rada Dzielnicy VII dostrzega słuszność jedynie ograniczenia czasu pracy wymienione dni, które w przeciwieństwie do całkowitego zakazu handlu nie będzie powodować nadmiernych komplikacji oraz kontrowersji. Przedmiotowy projekt uchwały zasługuje na akceptację również ze względu na treści zawarte w paragrafie 3 i 4, które to w pełni uwzględniają interes gminy miejskiej Kraków w zakresie funkcjonowania i rozwijania branży turystycznej. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Pawła Kajfasza? Kto jest przeciw? Poprawka nie przeszła. Wstrzymał się, przepraszam. Kto się wstrzymał? Poprawka nie przeszła. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania uchwały w zaproponowanym brzmieniu przez zarząd. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta.